Nasz Bór, witam Was w kolejnym odcinku. Ja już spacerkiem na miejsce. Jeśli nie siedzimy na ambonie, jeśli idziemy sobie usiąść na takim pagórku, wzniesieniu, widzicie, idziemy przez pszenicę. Oczywiście Bory ze mną. Bardzo lichą pszenicę, dlatego też wybrałem to miejsce. Jest to jedyna pszenica przy lesie. Bardzo taka uboga, ale mam nadzieję, że nam coś tu wyjdzie. Pokażę Wam miejsce. Będziemy siedzieli sobie w miejscu takim dosyć ciekawym, dlatego że to pole to jest jedyne, jak Wam wspomniałem wcześniej. Pszenica jest ścięta i głównie przez jelenie widzę. Nie byłem tu wcześniej, idziemy w ciemno. Czy nam coś tutaj wyjdzie? No zobaczymy. Na początku jeszcze przypominam o subie, łapce do góry, zostawienie komentarza. Zachęcam do Patronite'a, do wspierania kanału. Wspólnie będziemy ten projekt Sudeckiego Stoidos rozwijać. I przede wszystkim chciałbym Wam powiedzieć, że żebyście zajrzeli na stronę internetową, tak? sudeckostoja.com. Tam prowadzę bloga. Jest tam sklep internetowy, zachęcam. No jesteśmy. Słuchajcie, fajne miejsce, co? Patrzcie. Tutaj mamy las. Młodnik świerkowy po prawej. Gdzieś tutaj sobie siądziemy i całe pole, które widać. Może jakiś rogacz ciekawy tu wyjdzie. No i przyznam się Wam jeszcze do jednej rzeczy. Ja tu jestem pierwszy raz w życiu. Znaczy na polowaniu, bo teren znam, ale nigdy tu nie polowałem. Mój kuzyn tu strzelił byka fajnego w tamtym roku, takiego selekta, dziesiątaka jednostronnie koronnego. I to bardzo wcześnie, o 18 godzinie już. Wyjechał z domu o 17, 18.30 dzwonił, żebym pomógł byka załadować. To właśnie na tym polu strzelił. Dobra, siądziemy sobie tutaj na rogu. Tu jest nasze miejsce. Mamy ten młodnik, co widzicie. No i będziemy widzieli całe pole. No i poczekamy. Rozłożymy kamerę Sony. I sobie siądziemy tu nawet. O kurczę, zobaczcie. Mówiłem, że tu nie byłem. Patrzcie, tu jest zwyżka. Oczywiście wchodzić na nią nie będziemy, bo nic nie będziemy widzieć. Ale ktoś tu je nie na darmo postawił. Nie wiem, ile zwyżka ma lat. Ale na pewno nie mało. Ale miejsce fajne. Pasowałoby tu kiedyś ambonę zrobić. Naprawdę miejsce zacne, żeby postawić urządzenie. Całe pole widać. Więc no dobra. Nie będziemy się rozgadywać. Rozbijamy obóz. I siądziemy i zobaczymy, co tu wychodzi na tą ubogą, bo ubogą, ale pszenicę. Może jakieś dziki się pokażą. Jeszcze się nie zdążyłem rozbić. Patrzcie. Czekajcie, muszę Wam pokazać. Jeszcze się nawet nie zdążyłem broni załadować. Stój.
cicho. Borys. Ale mi się śmiać chce. Przyszedł ten lis, słuchajcie, na, nie wiem, 5 metrów dosłownie. Borys, uspokój się. 5 metrów, on nie mógł wytrzymać. Ja nie zdążyłem kamery włożyć, przed sobie jedzą. Nawet nie byłem w stanie go strzelić, słuchajcie, no bo no nie było jak. No. Broń jest załadowana. Borys, weź się opanuj, chłopie, starczy już. Kamera nie wpięta, nagrywałem go telefonem. Tak, także tak to wygląda. Polowanie. Ale to tak to nie mógł wytrzymać, także czekałem tylko, jakbym go klepnął, to by poszedł za tym licem, ale to by wszystko poprosił. Śmiać mi się z tego Borysa mojego chce. No uspokój się, już, dobra, cicho. Cicho. No, ale polowanie zaczyna się świetnie. Śmiać mi się chce cały czas z tego Borysa. No i z tego lisa. No słuchajcie, no przyszedł dosłownie, nie wiem czy było 5 metrów, myślę, że 6 może, to wszystkie pieniądze, dopiero jak wszedł na nasz ślad, na naszą ścieżkę, no to uciekł. Tak się ładnie wkamuflowaliśmy, że nas nie widział. To nic, no co, siedzimy sobie spokojnie. Borys, sednij sobie tam, idź, nie ruszaj statywem. No i zobaczymy, może wyjdzie jakiś rogacz, może wyjdą dziki. No sytuacja fajnie, polowanie zaczęło się świetnie, ale tak już mniej więcej się rozglądam, czy już ruja się zaczęła, bo już pierwszą oznakę widzieliście w jednym z odcinków niedzielnych, tam byłem z Michałem, no widzieliście, chyba nie udało się tego nagrać, słuchajcie, bo to było daleko, ale ewidentnie kozioł gonił kozę, pierwsze kółka po pszenicy robiły, początek lipca, tak pierwsza dekada lipca, więc no już coś tam zaczyna się dziać. Ale my się przygotowujemy i obserwujemy sytuację, patrzymy gdzie są rogacze i już widelec akurat gdzieś może się jakiś rogacz tutaj ciekawy pokaże. Co nie znaczy, że będziemy czekać na ruję. Jak wyjdzie coś naprawdę fajnego, no to czemu nie? Na razie dziki są. W poprzednich odcinkach widzieliście, udało się strzelić. Natomiast no cały czas się zastanawiam, jak mocno mam się zabrać i jeszcze tych dzików więcej strzelać. Powiem wam szczerze, że mi się naprawdę nie chce już strzelać tych dzików. Ja już jestem z tych myśliwych, którzy już tu moja strzelanie mają za sobą. Ja to strzelanie to jest tylko i wyłącznie pod kamerę. Nie chce mi się po nocach ganiać, szukać ich. To później oczywiście, jak to, wiecie jak to jest, jak się strzeli, to zaraz problem, to trzeba ciągnąć, trzeba patroszyć, teraz się nie da nigdzie wjechać. No nie wiem, no powiem wam, że tak się zastanawiam, jak bardzo chcecie, żeby jeszcze tego skutecznego polowania, bo to może nie chodzi o tyle, że skuteczne, efektowne polowanie, efektywne, bardziej efektywne, żeby wam jeszcze pokazywać. Dajcie znać w komentarzu. Ja wiem, że te strzały się ogląda najlepiej, ja wiem, że jak na miniaturze damy pięknie dzika strzelonego, to ta oglądalność jest większa. Tylko że no tak naprawdę to no nie może każdy odcinek się kończyć strzałem. W Afryce było tych strzałów naprawdę dużo. Tutaj już przyjechaliśmy z Marcinem, strzeliliśmy 2 dziki, później gdzieś tam byłem sam, dziki zaczęły nam wychodzić, ale były to raczej lochy, 2 czy 3 razy byłem, też był środek pola, sami widzieliście, to było wszystko tak mało, że tak powiem, logistycznie dobrze do rozwiązania, więc tak naprawdę się mocno, ale to mocno zastanawiam nad strzelaniem dzików gdzieś daleko od drogi, w wysokiej pszenicy. No ogólnie co chwilę pada deszcz, u nas jest glina, a nie piasek, u nas jest w ogóle bardzo mało sprzyjający teren. Od razu wszystko po kolana w błocie, po kolana, słuchajcie, buty zabłocone, samochód zabłocony, wszystko zabłocone. No nie, to... Ale jeżeli będziecie chcieli naprawdę tego samego efektu strzału, to się jeszcze zepnę, jeszcze pojadę ze 2-3 razy rano na świcie, musiałbym objechać w ciągu dnia, zobaczyć. Dzisiaj przyszedłem totalnie w ciemno, przejechałem, tylko patrzę, o pszenica, no jak mama, wiem, że to pole dochodzi do samego lasu, mówię, a to siadam tutaj, będzie co będzie. Nie siedziałem na tym polu jeszcze nigdy, fajnie tak poznawać nowy teren, znaczy teren to znam, to nie jest tak, że ja tutaj nie byłem, mamy tu polowania zbiorowe, także teren jako tako znam. Bardzo dobrze go tutaj znam zresztą, natomiast jako na zasiadce, na polowaniu zasiadki tutaj nie byłem. W nocy owszem, polowałem gdzieś tutaj, zaglądałem za dzikami, natomiast tak, żeby sobie usiąść na spokojnie i posiedzieć nie byłem. Pasowałaby tu ambona naprawdę świetne miejsce na jelenie, świetne miejsce na dziki, na rogacze, na lisy. Ogólnie to jest jakby też końcówka mojego obwodu, bo do granicy jest blisko.
No nic, no co wam powiem, no posiedzimy, zobaczymy, może akurat już widzę, dzisiaj się coś pokaże. A jak będziecie chcieli, żeby wam pokazać tych strzałów więcej, tego efektywnego polowania, to dajcie znać w komentarzu, no to jeszcze za tymi dzikami pobiegamy. Co nie znaczy, że jak przyjdą żniwa, będą ścierniska, no to jest zupełnie inna bajka. Wtedy już można sobie w nocy wyjść na spokojnie, nie ma większego problemu ze strzelaniem tego dzika. Więc wtedy ta efektywność będzie zdecydowanie większa. Natomiast no mi się już naprawdę nie chce. A jak mówiłem w odcinku z Marcinem, co byliśmy, no to ja już tak spauzowałem mocno. Teraz są, jak ja to mówię, młode wilcy. I młode wilcy są żądni polowania, im się chce jeszcze podkreślam, bo też im to przejdzie, jak każdemu. Już też pewnie przyjdzie do taki moment, że powiedzą ty, już nie, no ale zawsze, słuchajcie, coś się zaczyna, coś się kończy, tak to jest wszędzie, więc tutaj też chłopaki może też sobie, przyjdą inni, przyjdą młodsi, będą mieli więcej chęci, tak samo jest ze zwierzyną trofealną, są młodzi selekcjonerzy, zdają egzaminy, biegną do lasu, wychodzi brogacz, słuchajcie, byle selekt, pak, strzelają, później zaczyna się już przebierać w tych trofeach, już tych byków się ma strzelonych i kilkadziesiąt, rogaczy też kilkadziesiąt, to później tak, kto to będzie preparował, a gdzie to powiesić, wrzucić na strych, jestem strasznie anty do wrzucania trofeów gdzieś tam na strych, czy wrzucania trofeów do garażu, no po to polujemy, żeby one wisiały na ścianie. No to tak gwoli wstępu. A jeszcze jedno, będziecie mieli ochotę, wejdźcie na stronę sudeckaostoja.com, tam jest zakładka noktowizory i termowizory. Jeżeli byście chcieli, żeby któryś z tych termowizorów zrobić mu tam jakiś test, ponagrywać nim filmy, te, które są na stronie dostępne, to piszcie w komentarzu. Ja pogadam z Marcinem, właścicielem firmy Tanie Polowanie, on mi wyśle po prostu, jeżeli któryś tam się znajdzie, będzie miał najwięcej jakby... od was w komentarzach będzie informacja, że chcecie właśnie ten termowizor czy noktowizor, no to ja go założę na broń, przystrzelam, pojedziemy w teren, zrobimy materiał, zobaczycie, popolujemy z nim, nie wiem, miesiąc, zrobimy z 2-3 filmy, ocenę moją jakąś, jaką będziecie chcieli odnośnie danego termowizora. Ja oczywiście ocenę swoją rzetelną, tak jak to rzeczywiście jest, wam powiem, przedstawię. Jak macie chęć, żeby zobaczyć któryś tam z celowników, z monookularów, nie ukrywam, że jakiś tam spotter do patrzenia byłby wygodniejszy, bo nie musiałbym przystrzeliwać. Natomiast Mariusz jest na etapie testowania taliona. Zobaczymy, jak ten talion będzie się spisywał. Jeszcze z urlopu nie wrócił, tak naprawdę ja nagrywam, jeszcze Mariusz nad morzem jest, wróci, no to heja do lasu, będzie miał tydzień wolnego, to mam nadzieję, że gdzieś tam pobiega i te dziki jakieś postrzela z tego taliona, żebyście mogli zobaczyć obraz. Ja to pomontuję, no i jak macie, jak chęć chcecie zobaczyć jakieś inne, niekoniecznie te drogie, może macie, nie wiem, jakieś te spotery tańsze za 6-7 tysięcy złotych, chcecie zobaczyć jak w nich widać, zapraszam. Jak macie uwagi jakieś, to co byście chcieli, żebym na blogu napisał na przykład, albo co zmienić na stronie internetowej, też dajcie znać. Możecie napisać maila, jak nie chcecie wam komentarza pisać. Ja na nie wszystkie maile nie odpisuję, do niektórych kolegów po prostu wysyłam numer telefonu, bo nie mam czasu na to. Więc staram się oczywiście odpisywać, natomiast jak jest jakiś mail, który wymaga dłuższego pisania, to wolę podać numer, że niech ktoś zadzwoni, porozmawiamy, bo tak to ja nie mam czasu na pisanie. Więc jeżeli macie, że tak powiem, uwagi do strony, co byście chcieli tam zmienić, na tym, co byście widzieli, że ewentualnie co dodać, może jaki temat na blogu poruszyć, co tam opisać, piszcie śmiało, ustosunkuję się. W komentarzu mi najwygodniej, bo jak się film ukazuje, to te pół godzinki zawsze tam jestem, patrzę na te komentarze, co się tam dzieje, mniej więcej tak godzinę po emisji. No i odpisuję wszystkim, tak? Także kontakt z widzami mam, więc zapraszam. Także czekam na wasze opinie, zapytania, co tam wrzucić do recenzji. No i szykujemy się do rui.
Szykujemy się do rui, moi drodzy, szykujemy się już tak na poważnie. Wabiki też są dostępne na sudeckaustoja.com. Polecam Wam kawę, w ogóle kawa jest mega dobra. No super, tam jest 80% arabiki, tam w opisie macie wszystko napisane, ale naprawdę luks ta kawa jest. Zachęcam do konkursu, wrzucajcie fotki, nawet taki filmik jak dzisiaj, słuchajcie, wrzuciłem na Facebooka, to nagrywałem iPhone'em, wrzuciłem na Facebooka i tam możecie zobaczyć na sudeckaustoja.com, bo już nie wiedziałem, czy mam nagrywać kamerą z tym lisem, czy telefonem, ale mówię, nie, no nagrywam telefonem, bo będzie od razu taka relacja, powiedzmy. Więc jeżeli macie, nie macie wabika, no to zapraszam na stronę, tam możecie wabik kupić, wrzucić jakąś fajną fotkę, nawet dzisiaj, czy ja jak jestem, zaraz zrobię 3-4 fotki, bo słońce fajnie zachodzi, fajne światło. No i zawsze jakąś taką fotografią no można nacieszyć oko przede wszystkim. To niekoniecznie musi być szczelony rogacz, to od razu mówię. To wiadomo, że też piękne myłkusy, medalowe kozły wyglądają najlepiej. Natomiast czasem wystarczy wstawić filmik 10 sekund, jak rogacz goni rogacza, czy rogacz goni kozę. Czy uda Wam się uchwycić telefonem walkę dwóch kozłów? No zawsze to jest coś innego, tak? Także z Maćkiem czekamy. No będziemy wybierać, tak? 21 wybierzemy najlepsze fotki, które nam się najbardziej podobały. No i nagrody, wabiki, kubki polecam do Was. Dobra, koniec tego wywodu i zaczynamy. Czekamy na zwierzę. Na razie był już zwierz pierwszy. Zwierzyna drobna była, odwiedził nas przehera, a czekamy na coś grubszego. Może rogacz, a najchętniej to na dzika. Mamy rogacza, słuchajcie. Tylko, że na razie to jest za brzozami. Spróbuję Wam go pokazać w takich brzuskach. Może coś tam będzie widać. O, widać. Już jest. Czekajcie, to jeszcze przedstawię. O! Mam nadzieję, że nam wyjdzie tu na to pole. Tutaj sobie żeruje. Jak wyjdzie, to go pooglądamy lepiej. Na razie sobie tam dosyć wysoki już teraz widać, że taki całkiem przyzwoity, wysoki kozioł. Ale niech wyjdzie, pooglądamy go. Troszkę się wysunął. Spróbujemy zoomować. Taki zoom. Wydaje się, że szóstak. Zaraz niech się obróci. Chyba szóstak nieregularny. Selekcyjny rogacz. Tak. Cienki. Nie jest gruby. Starszy rogacz. Proszę go przez lunetę pooglądać. Będzie lepiej widać. Ale raczej select. Chyba na prawej tyce widłak, a na lewej szóstak. Taki dosyć nawet, powiem Wam. Starszy kozioł. Ja mu daję takie 5-6 lat, to na pewno, na 100%. Ale zobaczcie, jaka cienizna. Zero grubości, więc siwizna na pysku już widoczna. Jak przyzieruje, a plan będzie zrobiony, to tu zajrzymy. Zareaguje na wabik, to wtedy spróbujemy go strzelić, a na razie niech sobie żyje. Tutaj nam wyszedł drugi rogacz. Młodszy zdecydowanie. Czekajcie, tylko ustawię kamerę. O. Rogacz w moim odczuciu w trzecim porożu. Szydlarzyk. Też taki lekko zaznaczony widłaczek, bym powiedział. Ale młody kozioł. Niech sobie żyje. Tutaj widać białą plamkę nad wiecznikiem ewidentnie. Na tamtym rogaczu już jest rozlana siwizna po całym łbie. Od łyżek aż po wiecznik, a tutaj widać ewidentnie, że młody kozioł. Też niech żyje. Jakby to był myłkus, to inna bajka. A że to jest zwykły selekt, to niech sobie żyje. Trzeba przyznać, że saryn tu jest sporo. Gdzie są dziki? Ja się pytam. Gdzie są kabany? Do tej kozy jest jakieś 70 metrów. Teraz podniosłem tyłek z plecaka i ona mnie chyba widzi. No nie chyba, tak na pewno. No już mamy pełny przegląd zwierzyny. Oczywiście oprócz dzików. Patrzcie, jaki fajny byk wyszedł. Jeszcze selek w dodatku. Słuchajcie, tu ustawię. Ciekawe, czy jest jeden, czy jest więcej. Jelenie o tej porze roku lubią bardzo.
chodzić w chmarze. A tu idzie chyba jeden. Wyjdzie na pszenicę, to go ponagrywam jeszcze trochę. Jest i drugi, dużo młodszy, mniejszy. Sobie spacerują, idą na pszeniczkę. Może być i trzeci, i czwarty tam za tym krzakiem. Tego to nie wiemy, ale na razie się pokazały dwa. Trochę nam światło ginie, no bo już godzina dobija nam, która. Zaraz wam powiem, bo mi bateria w zegarku padła, muszę zmienić baterię. 21:29. No niestety, światło się będzie kończyć. Zostało, nie wiem, 15 minut nagrywania. Może 20 to max. Musiało być coś bardzo blisko, żeby nagrać. No ale byki są. Sarny były. Są zresztą cały czas przed nami. Jeszcze jedna koza wyszła, zaraz wam pokażę. Byki sobie tu żerują. Tu mamy kózkę. I tu mamy jeszcze jedną kózkę. O! Był lis. Były dwa rogacze, zwierzę opór, ale dzików, jak na złość nie ma. Myślę, że one do kamery nie bardzo chcą coś ostatnio wychodzić. No i zobaczymy, może się jeszcze pokażą kabany. Byki nam przeszły, zobaczcie. Czekajcie, nie mogę zoomować, bo momentalnie światło ginie, ale już się tutaj pasą. A do jeleni jest, moi drodzy, 128 metrów. No i sobie żerują. A dzików jak mi było, tak nie ma. No i wyszedł trzeci byk. Do nich taki z dużo jaśniejszą suknię ma. Zobaczcie na tego, co idzie do tych byków. Zobaczcie na te. No ewidentnie widać jakąś taką suknię ma jaśniejszą. W sumie tu mamy, słuchajcie, już nie będę wam teraz pokazywał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć saren. Jednego zająca. I trzy byki na jednym polu, a dzików dalej nie ma. Masakra. A ten byk trzeci, co wyszedł, to tak woli ścisłości, to jest ósmak. Mamy ósmaka, szóstaka i chyba dziesiątak jednostronnie koronny, albo dwunastak, nie pamiętam, nie zwróciłem uwagi, czy ma nadoczniaka, czy nie ma nadoczniaka. Moi drodzy, nasza zasiadka dobiegła końca. Pewnie będzie to pierwsza część materiału, coś spróbuję dograć do tego. Zwierzę było dużo, no ale niestety, dziki nie wyszły. Zrobiło się na tyle ciemno, że nie jestem w stanie nagrywać. Chociaż polować można jeszcze śmiało pół godziny z normalną optyką, tak? Widać idealnie. Sarnę tutaj mamy na jakieś, nie wiem, 40 metrów, 50, ją widać. Byki zeszły, jakieś tam dzieciaki robią hałas z tyłu, bo jestem niedaleko wioski. Słychać, że jakieś sztuczne oknie wpuszczają, czy coś takiego. Ale nie takie fajerwerki, tylko tak coś tam takie, powiedzmy, kolorowe. Coś w ręce trzymają i się zrobiło troszkę hałasu. Jelenie zeszły. Zbieram się do auta i zobaczymy. Następne wyjście albo zasiadka, albo Michała wyciągnę na jakiś podchód. Gdzieś tam poszukamy jeszcze tych dzików. Czekam na wasze komentarze odnośnie strony, blogu, sklepu. Czekam na wasze komentarze odnośnie ewentualnie, co byście chcieli zobaczyć, które urządzenie. I czekam na komentarze odnośnie polowań na dziki. Czy jeszcze chcecie więcej tego polowania efektywnego, czy zostajemy na tym poziomie, co jest. Dobra, teraz się zbieram i widzimy się na następnym wyjściu. Do zobaczenia i Dashbur. Dashbur, witam was w kolejnym odcinku. My już z Borysem w Owisku, idziemy na ambonę. Za mną jeszcze widać samochód. Stawiliśmy auto, idziemy się przejść. No i chcę wam coś już pokazać, bo odeszliśmy od auta 15 metrów i zobaczcie. Dzisiejsza zasiadka na pszenicy. Trochę wieje wiatr, ale po ostatniej zasiadce, co siedzieliśmy również na pszenicy, co ten lis chciał nas przewrócić z Boryskiem, to no, dzików nie było. Były jelenie, widzieliście w poprzedniej części materiału. Teraz idziemy sobie zasiąść na pszenicy i trochę wam pokażę, jak u nas wygląda współpraca z rolnikiem. Przede wszystkim dialog. Chciałbym, żebyście pisali w komentarzach, czy u was też jest podobnie, jak to wygląda, bo nam się to układa naprawdę dobrze.
I zaraz spróbuję Wam to pokazać i udowodnić dlaczego. A teraz idziemy sobie spokojnie na pszenicę, bo dostałem cynk od rolnika, który Krzyśka, pozdrawiam, bo czasami ogląda. Wiadomo, że ten odcinek oglądał będzie, bo on mi tutaj zasygnalizował i zgłosił, mówi, że słuchaj, szkoda, na pszenicy jest. I teraz idziemy sobie usiąść na ambonę, posiedzimy. Cały ten mandżur, słuchajcie, muszę poprawić sobie sztucer. O. Cały ten mandżur na plecach targam, no i siądziemy. Posiedzimy na zasiadce. No i przypilnujemy tej pszenicy. Także wejdziemy na ambonę, zmienię, słuchajcie, kamerę, albo nawet nie będę wyciągał na razie Sony. Wezmę ten GoPro, który nagrywam teraz. To sobie to Wam spróbuję przybliżyć i przede wszystkim pokazać Wam. No nie, to będę musiał wyciągnąć Sony, bo z GoPro będzie słabo widać. Spróbuję Wam pokazać, jak, w jaki sposób ta współpraca się układa i jak powinna się układać w każdym kole i co rolnik tutaj ku temu, żeby szkody zmniejszyć, na przykład zrobił. Dobra, idziemy, już jesteśmy w lesie. Musimy tym duktem jeszcze przejść kawałek i będzie ambona po prawej stronie. Także widzimy się już na górze ambony. Do zobaczenia za chwilę. No i ja już na zasiadce. Borys został na dole, siedzimy. Też nie bez kozery wybrałem, słuchajcie, to miejsce, ponieważ ostatnio nawet myślałem, jak tutaj ugryźć temat współpracy z rolnikami. I tutaj mamy mega fajny, doskonały przykład. Wcześniej te pole, na którym teraz jesteśmy, ta ambona, na którym teraz, z której teraz polujemy, było to w dzierżawie u innego rolnika. Zupełnie inny człowiek to miał. Natomiast później jakieś tam ruchy agencyjne, słuchajcie, bo pole jest agencji, oni tam coś trzeba oddać, trzeba coś tam, żeby tego pola ktoś miał mniej, ktoś może więcej dobrać. Tam są jakieś kocki, klocki, ja się na tym nie znam. Zostało to podzielone jakby na trzy działki, czy to są trzy działki. I zostali wyłonieni trzech nowych dzierżawców. Kiedyś to miał jeden człowiek. I moi drodzy, wziął to Krzysztof, którego znam, zresztą bardzo dobrze. Moja współpraca myśliwego, a jego praca w polu się uzupełniają świetnie, bo on jest osobą, która w tym polu jest często. On widzi, co się dzieje na tych jego działkach, na tych jego uprawach i Krzysiu mówi, za każdym razem dzwoni. Dzwoni do mnie, słuchaj, bo mi tam dziki chodzą, bo nie wiem, tu będę siał na przykład groch, to będziecie mogli przypilnować, tu będę siał, tu będę miał rzepak, także pewnie jelenie będą chodzić. I za każdym razem ten przepływ informacji jest po prostu no, błyskawiczny, jest doskonały. I teraz wcześniej rolnik, który to miał, zaraz Wam to pokażę, odwrócę kamerę, miał to jakby w jednej wielkiej całości, ponieważ to pole jakby otacza ten las, który jest za mną, otacza w koło. Tą część, którą jesteśmy tutaj, jak Wam wspomniałem, wziął Krzychu. I no w rozmowie mówię, Krzysiek, słuchaj, wiesz, że tutaj zawsze szkody były, szkody będą. Jest to pole przyglające bezpośrednio do lasu, który stanowi naprawdę duży kompleks młodników. Notabene to jest las za moim domem. Ja tutaj z drugiej strony tego lasu mieszkam i no znam ten las dobrze, tak? Znam ten las, wiem, co tutaj mieszka, wiem, co tu bytuje. Trochę nam wieje wiatr, czekajcie, zjadę tą kamerą bliżej. I mówię mu, mówię, słuchaj, no patrzę na wskaźniki, słuchajcie, od wiatru, ale no chyba nie będzie tak źle. I mówię mu krótko, mówię, Krzychu, musimy coś tutaj pomyśleć, żeby od tego lasu coś tutaj zrobić. Ale trzeba dodać jedno, że Krzysztof jest też, oprócz tego, że jest rolnikiem, uprawia ziemię, no to jest też producentem mleka, ma krowy. I mówi, słuchaj, to ja Wam zostawię pas, taki z 50 metrów szeroki i do samego dołu długi, ja sobie tu posieję lucernę. Ja będę tutaj zbierał tą lucernę, ja ją będę kosił dwa razy w roku albo trzy razy, zależy jaki jest rok. I Wy będziecie mieli możliwość, jak te dziki pójdą na uprawę owsa czy na uprawę pszenicy, no to będziecie mieli możliwość strzału. No i tak jak powiedział, tak zrobił. Teraz chcę Wam to pokazać. Tak to wygląda. Tutaj widzicie piękną lucernę skoszoną dwa albo trzy dni temu, a tutaj mamy łan pszenicy. I taką współpracę to ja rozumiem. I powiem Wam, że w tym momencie siedzimy sobie grzecznie w narożniku lasu. Z lewej strony mamy ścianę lasu, za nami jest ściana lasu. Tutaj mamy piękne pole do obstrzału. Wyjdzie nam może rogacz. Lis może wyjdzie, będziemy strzelać. Jak wyjdą dziki, będzie możliwość obserwacji, zobaczenia tego dzika, wybrania odpowiedniego. Nawet jak będą przechodzić, to jest świetna sprawa, dlatego że słuchajcie, dzik Wam wychodzi z lasu i Wy
obserwujecie go na tych 50-60 metrach tej uprawy skoszonej, no, można powiedzieć jak na boisku, i nie wiecie, czy to jest locha, czy to nie jest locha, natomiast tu jak już przejdzie, patrzycie, czy coś za nią, za tym dzikiem nie idzie, i nawet jak żeruje w pszenicy, to już wiecie, że możecie go swobodnie albo strzelać za mordę, albo podejść, bo już macie 100% pewność, że dzik, którego żeście zaobserwowali, a nie zdążyliście strzelić, na takim wykoszonym jest dzikiem do nadającym się do odstrzału. Więc to tak pokrótce. Posiedzimy tu dłużej, na pewno posiedzimy tutaj dłużej. Chciałbym tutaj posiedzieć, myślę, że to wypisałem się 23:55, więc do północy. Obiecałem Krzychowi, że przypilnuję, bo był tutaj zobaczyć, mówi, że pierwsza ścieżka od strony Lucerny tam jest dosyć mocno zbombardowana przez dziki. Później sobie zejdziemy, pójdziemy sobie jeszcze w drugą stronę, jeżeli tu nic nie będzie, i poszukamy tych dzików jeszcze z drugiej strony, też na tym polu, też na pszenicy, ale wziąłem ze sobą sprzęt do polowania w nocy, więc sobie przepniemy później, przepniemy sobie Zeissa V8, przepniemy sobie na Hika. Ten Stellar, powiem wam, jest, wiecie, musiałbym sobie to odsunąć, że przestanie trochę wiać. Męczę tego Stellara bardzo, bardzo mocno. No ja jestem pod wrażeniem, słuchajcie, naprawdę, jeżeli chodzi o termo, no to robi robotę mega. No widzieliście w odcinkach już go kilka razy. W początku, nie będę ukrywał, byłem sceptycznie nastawiony. Mówiłem, a to marka mało znana i tak dalej. Jak założyłem, przystrzelałem, wziąłem to w teren, powiem wam, że no jestem pod wrażeniem, tak? Jestem pod wrażeniem. Robotę robi naprawdę w łowisku mega. Ja to mam na szybkim montażu, więc ja sobie tylko przepinam, zapinam. Montaże trzymają na stawie, nie ma tutaj żadnego problemu. Noszę go sobie w plecaku. GoPro spadło. Noszę go sobie w plecaku i jak już wiem, że nie będę mógł z lunety oddać pewnego strzału, przepinam po prostu na termo i temat się zamyka. No więc tak by było pokrótce. Fajnie, że akurat mam możliwość tego Hika korzystania tak dosyć. Cała ta gama tych celowników, spoterów, bo do opatrzenia mam dzisiaj Gryfona, więc też sobie z tym Hikiem będziemy tutaj tych dzików ewentualnie szukać. No robi to robotę naprawdę dobrą. Fajnie, że mam możliwość dzięki chłopakom z Marcinowi i Patrykowi z firmy Tanie Polowanie, mam możliwość sobie tego sprzętu testowania. Więc tak pokrótce do dzisiejszej zasiadki. Nie będziemy się rozwodzić zbyt długo. Będzie zwierzyna, to oczywiście się z wami połączę, jak wyjdzie za dnia. Mam nadzieję, że tu jakieś rogacze wyjdą. Może lis, no oczywiście lis to co? Słuchajcie, jak lis to nie zapomniałem, dzisiaj mam od z Gunbrokera, mój już taki super babi, który znacie. Zapraszam na stronę sudeckaostoja.com, tam możecie znaleźć tego Stellara, możecie znaleźć wszystkie produkty z termo, które są obecnie dostępne na rynku. A jak czegoś na stronie nie ma, to napiszcie maila. No i mamy wszystkie wabiki z Gunbrokera, wszystkie są na stanie, także wysyłamy z dnia na dzień. No i ten wabik, ten pisk myszy robi robotę. Jak tu nam by się dzisiaj lis pokazał, no to spróbuję wam to zaprezentować, tak jak udało się na burakach w jednym z ostatnich odcinków. Ale no, wabik skuteczny, bardzo, bardzo skuteczny. A tutaj mamy, przypomnę, dwa dni temu chyba skosił tą lucernę i zebrał na sianokiszonkę, więc jest sprawa świeża. Więc mam nadzieję, że jakiś przechera nam się tu dziś pokaże. A jak będzie tam na samym dole, to go spróbujemy podciągnąć do góry. Bo to pole mocno upada w dół, kamera wam tego nie odda, ale to jest takie mocno, z mocnym nachyleniem. Mało tego, jeszcze mam jeszcze jedną rzecz muszę dodać, bo dzięki dobrej współpracy z rolnikiem Krzysiek zrobił na dole drogę. I teraz sobie wyobraźcie, ja to wychodzi wam tutaj dzik, tak? Wychodzi dzik, taki powiedzmy 60-70 kg, wycinek, strzelacie go. Większość osób, no nikt tu nie wiedzie, jeżeli byłaby tu pszenica, albo by nie było na dole drogi, więc trzeba byłoby go ciągnąć do góry. Natomiast tak jak ja to sobie poradzę. Kawał chłopa, młody człowiek, linkę i ścieżką technologiczną bym go wytargał do góry. Natomiast co będzie w przypadku, jeżeli by tu siadł starszy myśliwy, nie wiem, 60 lat, 70, 80, bo takich członków kole również mamy, i strzeliłby tutaj dzika. No musiałby angażować dodatkowe osoby, żeby mu pomogły, żeby przyjechały, żeby fakt faktem, że tutaj w tej miejscowości obok mieszka jeden kolega, w tej mieszka kolejny, ja mieszkam z drugiej strony, nie byłoby problemu, ale jest potrzebny angaż kolejnych osób, gdzie w przypadku teraz jak mamy drogę dojazdową, gdzie wcześniej tej drogi nie było.
Krzysiek zrobił na dole drogę, mówi: słuchajcie, tam macie drogę, możecie sobie tą drogą jeździć, po tej lucernie możecie jechać, wyciągnąć, żaden problem. No więc to jest nie dość, że działanie przeciw szkodom, no to jeszcze odpowiednia współpraca logistyczna. Dobra, koniec tego gadania. Wabik pod ręką i wyłączam kamerę, jak się tam zwierz pokaże, to do Was wracam. A tutaj chodzi nam po tej łące, po lucernie skoszonej. Gdzie on jest? To. Rozwiązanie konkursu z ostatniego odcinka. Oczywiście to był kos. Ten, co usiadł na ambonie i tak pięknie nam śpiewał. O, tak wygląda w całej okazałości. No i wreszcie jest pierwszy zwierz. Słuchajcie, przestało wiać. Jest pierwszy zwierz, ale już się robi szarówka. A jest pierwszy rogacz. Selekcik jak trzeba. Starszy rogacz. Możecie zwrócić uwagę na siwiznę na łbie. Ewidentnie widać, że to jest rogacz. No na pewno. Piąte poroże. 5, może 6 lat. 7, no nie wiem, raczej bym go tutaj celował 5+. Ale na pewno nie jest to rogacz młody. Już tak fajnie siwizna rozlana po całym przodzie łba. Do kozła nie jest daleko, jakieś 100 metrów. Ale coś zaczęło się dziać w końcu. I jest u nas zimno. Raz jest katastrofa, nie wiem, czy jest 12 stopni. Wiał wiatr, teraz przestało wiać. A jeszcze 2-3 dni temu było, słuchajcie, 34. Ja wiem, ta pogoda to jest wariactwo jakieś istne. Szóstak nieregularny. Te odnogi króciutkie, nawet widłak bym powiedział. Teraz tak patrzę w ekran kamery, to bardzo, bardzo słaby rogacz selekcyjny, nadający się do strzału. Ale niech sobie żyje. Ja do niego strzelał nie będę. Chyba że przyjdzie ruja i plan będzie zagrożony, no to wtedy będziemy strzelać. A na razie rui nie ma, więc spokojnie czekamy. I to nie jest żaden myłkus. Jakby to był myłkus, to jak pewnie byśmy strzelali. A w przypadku tego rogacza niech żyje. Nie wiem, czy nam światło starczy, ale chciałem Wam pokazać jelenie jeszcze, bo wyszły na samym dole. O, coś tam widać jeszcze. Może tak zrobimy? Nie będzie to lepiej? Polepiej. Widzicie i działania. No i tutaj mamy fajny przykład i działania. Tegoroczne ciele, teraz byczek doszedł do nich. I na końcu mamy też byczka. Myślałem, że jest jakaś zeszłoroczna bańka, ale nie patrzyłem przez lornetkę wcześniej, bo zobaczyłem, że wyszły. O, jeszcze idzie jedna sztuka. I ja Wam powiem, że ja nie wiem, która jest łania dwuletnia. Nie mam zielonego pojęcia. I nie byłbym w stanie wybrać w tej chwili, mimo że ta, która wyszła, jest tutaj łanią nieprowadzącą, bo nie ma tutaj cielaka z nią. Ale czy ona ma 2 lata, czy 3? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Naprawdę nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Słuchajcie, spróbujemy zoomować jeszcze troszeczkę. O, ostrość złapie. Ja nie wiem, która tu jest. Czy jest tu w ogóle łania dwuletnia z nimi. Nie mam zielonego pojęcia. I wcale to nie jest takie proste. Inaczej by było, jakby wyszła łania ciele i zeszłoroczna łania. Można byłoby pooglądać, zobaczyć na spokojnie. Tutaj
mimo że przepisy pozwalają, nie byłbym w stanie wybrać na 100%, bo musiałbym tu być pewny na 120% przy oddaniu strzału. Wani dwuletniej, teoretycznie jest to ta, co wyszło ostatnio, ale to jest tylko teoretycznie. No i niestety, dzików nie ma. Zrobiło się ciemno, już tak mocno ciemno, już zmieniłem, słuchajcie, lunetę na termo. 22:20, ruch się wzmożył, droga jest, widzieliście pewnie wcześniej. Ludzie z pracy wracają, ogólnie paliwo drogie. Widzę, że ten ruch samochodów tak spadł w tych godzinach, kiedy ludzie jadą do pracy albo wracają z pracy, to coś się dzieje. A tak to tutaj jest ta droga dosyć taka ruchliwa. I siedziałem, to może ze 3 auta przejechały. Teraz widzę, że jest po 22, to wszyscy wyszli z drugiej zmiany i wracają do domu na weekend. Ja też wracam, ogólnie się nic nie dzieje. Totalna cisza, przestało wiać, już dobre półtorej godziny nie wieje. Totalna cisza, nawet gałązka nie strzeli. Nic nie, jelenie wyszły, zakręciły się, poszły z powrotem. Rogacz był, poszedł do lasu. W ogóle bardzo słaby ruch zwierzyny gdzieś daleko. Ja tutaj mam widoczność ogromną. Patrzyłem, lornetkowałem w każdą stronę. Cisza i spokój. Ale tak bywa też na polowaniu, więc od czasu do czasu będzie taki odcinek, że mniej strzelimy, a może coś pooglądamy, więcej zwierzę. Teraz się muszę na świt wybrać, może jutro rano pójdę, zobaczę. Ale jak wieczorem jest taki słaby ruch, to w rano nie ma się co spodziewać wodotrysków. Gdzieś ta zwierzyna będzie po kątach, po obrzeżach lasu. Myślę, że nie będzie szału, więc może sobie odpuszczę, może w niedzielę rano pójdę, zobaczymy. No dobra, to co, ja Wam mówię, Daszbur. Przypominam o subskrypcji, zostawieniu łapki do góry, zawsze to pomaga, kanał się rozwija. Zajrzyjcie na stronę, wrója tuż, albo już ten odcinek jest emitowany, podejrzewam, że może już u Was rogacze reagują na wabik. Teraz do każdego wabika dorzucamy naklejkę, więc jeżeli macie... Kurde, dzik. Dziki. Czekajcie, bo dziki. Ale ja... Kurde, kończyć i wyjechały kabany. No ale dwa nieduże dziki nie wiem, który prowadzi, a który nie. Nie zdążyłem, słuchajcie, zobaczyć, szybko termo włączyłem, nagrywam termo. No i teraz to już jest loteria, teraz to już można, że tak powiem, odpuścić sobie strzelanie. Wyszły z lasu. Czyli zobaczyłem gołymi oczami, że są. I teraz są pszenicy. Były warchlaki. Ale moim zdaniem, nie wiem, tych warchlaków było mało. Tylko to, że zdążyłem włączyć nagrywanie. Teraz je widzicie, jak sobie zajadają pszeniczkę. Ale strzelaniowy. No bywa i tak. No niestety. Słuchajcie, zagrywałem Wam zakończenie. Są te dziki tutaj w pszenicy. Ale wydaje mi się, że ten jeden był chyba do strzelenia. Ale nie wiem, na 100%. To wszystko się działo za szybko. Nie było daleko, nie wiem, z 70 metrów. Może było do tych dzików, może nawet nie było. Ale były warchlaki. No i tak na koniec sam rzuciły nam się dziki. Nie, trudno. Bywa i tak. Tak mnie trochę to wybiło z rytmu. W każdym bądź razie jeszcze raz zachęcam, jakbyście mieli ochotę, do odwiedzenia strony. Można już zakupić wabik na rogacze. Ja już też chyba powoli... Ten odcinek jest nagrywany w pierwszej połowie lipca. To musicie sobie zdawać sprawę z tego, że on będzie wyemitowany.
już pewnie będzie ruja trwała, więc muszę to jakoś albo przyspieszyć tą emisję tych odcinków, albo muszę coś zrobić, nie wiem, coś muszę wymyślić, żeby wejść na te normalne tory, żeby już tam końcem lipca czy w sierpniu ukazywały się odcinki z rui. Więc no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, także teraz to już kończę na 100%, bo odcinek i tak wyjdzie przydługawy. Widzimy się na następnym wyjściu, pewnie na wyjściu porannym. No i tak jestem trochę zaskoczony, że te dziki tak późno wyszły. Tym bardziej to były lochy prowadzące. Przynajmniej jedna była prowadząca. No nie wiem, czemu to się tak stało, że one tak późno wyszły. Nie wiem, jak to się tam, słuchajcie, nagrało z telarem, ale wszystko szybko, akcja. Ja patrzę, tu kabany idą. No, bywa i tak. Także do zobaczenia w następnym odcinku i dasz górę.